pokaż wystawy prac graficznych i rysunków Horsta Pinkau i Krystyny Adler. Biblioteka dała tytuł tej wystawie Zgorzelec-Görlitz bezgranicznie, ponieważ jest to tytuł całego działania, które realizujemy w tym roku. Działanie jest adresowane do mieszkańców Zgorzelca i Görlitz. Po prostu obserwując tą sytuację z zalady bibliotecznej, że tylu mieszkańców naszych miast żyje w dwóch miastach, żyje i w Görlitz, i w Zgorzelcu, zadaliśmy sobie pytanie, czy most graniczny jest zwykłą ulicą w naszych miastach, czy to jest most, czy jest graniczny, czy łączy. No i dzisiaj mieliśmy też taką rozmowę z mieszkańcami z Görlitz, ze Zgorzelca, z młodzieżą z Liceum Europejskiego, z przyjaciółmi biblioteki, ale również właśnie z Krystyną Adler, z panem Horstem Pinkau, którzy mówili o tym, jak im się żyje w Zgorzelcu, w Görlitz. Ja już dawno malowałam. Jeżeli chodzi o to, to jeszcze, że tak powiem, w latach szkolnych pod ławką. Mój nauczyciel mnie tam ganił, że ja po prostu nie uważam, co jest na matematyce, na polskim, tylko ja coś tam maluję. I dziennik mojego kochanego nauczyciela był pełen moich rysunków. No to już byłam zarażona tym bakcylem od, że tak powiem, od młodości. Oprócz grafik również pracuję w glinie, oleje maluję na płótnie, anioły, nie anioły, konie, takie w pędzie, prawda. No różne tematy i wszystkie techniki dostępne, jakie mogę wykonać sama osobiście. Na przykład monotypie są moje, to jest moja ulubiona grafika. To trzeba kochać, to trzeba mieć we krwi. Mój tatuś pięknie malował, ciotka w konserwatorium tańczyła, śpiewała, więc to takie rodzinne trochę te zdolności. Also die hier ausgestellten Bilder sind fast 90% aus Görlitz. Und das ist ja nur eine Auswahl hier. Das sind die großen Bilder. Es gibt ja noch einen ganzen großen Packen kleinere Bilder. Und diese Zeichnungen hier, also von Bauwerken, von Jugendstilbauwerken, von Bauwerken aus der Gründerzeit oder von Altstadtbauwerken in Görlitz, ist etwas, was ich erst in den letzten Jahren mache. Sie sind aus Bogatynia. Ich bin in Bogatynia sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Meine erste polnische Stadt, die ich so richtig mit der Zeichenfeder durchquert habe, mehrfach, war Bogatynia. Ich bin seit etwa 20 Jahren Rentner. Und seit dieser Zeit habe ich in jedem Jahr etwa 150 bis 200 Zeichnungen gemacht.